Tak, siedzę i myślę, jak się tutaj do tego wilaka zabrać. O, śruba przyszła. Kic, kic, kic. No dobra. Tu patrzę, było już coś wykręcane, bo na płytce jest coś poznaczone, na przewodach nie widać, ale dobra, to sobie tutaj też poznaczę. No i wtedy będziemy mieć zabawę to wszystko tutaj porozkręcać. Dobra, co by tu było potrzebne? Pisak jakiś. Będzie pisać on tu? No, pisze, dobra. Robimy tak, jak tu było jeden, to po kolei jeden, dwa, trzy. I cztery. I teraz tu zrobimy, to idzie chyba zasilanie. Tu jest plus, a tu jest, dobra. Batery, minus. I tutaj też jest minus. Kurde, a te małe to ja nie wiem, czy to w ogóle tam rozbierać. Oliwier coś, motocross, ostra jazda. Dobra, później będę patrzeć. Zdjęcie sobie zrobię. Zanim się to zastanowi, a nawet nie wiem, czy wyszło. Dobra, mam. Tu mam odłączone. Muszę trzymać te styki, bo to nie wiem, jak to tam jest, żebym z płytki ich nie poukręcał. Sobie to jakoś inaczej podjechać do światła bardziej, ale dobra. Tu jest co innego, kluczyk jakiś. Dziesiątka. No właśnie tu. Palca sobie tu przytrzasnąłem. Pewnie za dużo tam nie widzicie. A dobra, może kamerę wezmę na głowę. To będzie coś lepiej, tylko idę, gdzie opaska, tam leży opaska. Tu będę dłubać. A wy się tu będziecie patrzeć, będziecie coś widzieć, będziecie, dobra. To mam poluzowane to. Albo dobra, te śruby tu poodkładam. Chyba zaraz mi gdzieś nie spadną. Wczoraj zrobiłem, a to nie będziecie widzieć, w tym, w tokarce jeszcze w uchwycie jest rączka do tej walcarki, znaczy rękojeść, bo korbę jeszcze muszę do kupy pospawać. Gwint mi trochę nie wyszedł, M12, bo robiłem narzynką. O kurde, to nie jest tutaj poluzowane.
ale no, zaparłem się konikiem o narzynkę. Mówię, kurde, musi iść prosto, a się okazało, że wyszczerbioną narzynkę mam i to tak, no sknociłem trochę, ale to nie jest żaden konstrukcyjny element, tyle tylko, żeby rękojeść od korby nie odpadła, to się trzymać będzie. Tak to bym od nowa to robił. Tu mamy te trzy. Nie wiem, za co one odpowiadają. Jazdę na pewno, bo to będzie przód, tył i może 0, znaczy 0, minus, nie 0. Tu. Dobra, śrubki. I tu jak byłem po opaskę, to od razu sobie dziesiątki przyniosłem, tylko kurde, no właśnie, tak myślałem, że... Ale cicho, cicho, wejdzie, że tam się nie dopcham. A, i opaskę mi osrał jakiś ptak, ale już chyba dawno, bo wszystko zaschnięte było, no to szczotką drucianą sobie zeskrobałem. Ciekawostka, na stykach wszystkie nakrętki są mosiężne. Mosiężne styki i mosiężne nakrętki. Kurde, to bym musiał tutaj ciachnąć. Tylko czym, a tu mam do przewodu wcięcia takie klapcążki. Dobra. No dobra. To tu nakręcę. I teraz na czym to się trzyma? Na tych dwóch chyba, bo... No dobra, spróbuję to tutaj ruszyć. I może tyle, że odchylę, odegnę. Nie będę tutaj tych przewodów na dole odkręcać, bo to jest wszystko, nie są wypinane kostki, tylko na LZ-kę taką przykręcone. To mi się za bardzo nie chce. No i co? Dalej leży, znaczy leży. Kurde. Problem jest. A nie, bo tutaj patrzę, to kurde, ja tu cewki odkręcam, no to kurde, gdzie to? No fajnie. Nakrętka mi poleciała gdzieś tutaj pod kółko, a jego tutaj ręcznie nie ruszę. Te tutaj dwie zacząłem odkręcać, a to tutaj trzymają cewki, a gdzie to, mówię, jest przymocowane. Aha. Czarno to widzę, no ale jakoś to wypruć tu muszę. Może sięgnę. Nie ma, później będę szukać. Kurde, a już myślałem, że to odejdzie. Muszę się tu do tyłu dostać na ten od bezpiecznika. Fikuśnik na to gniazdo, bo to gniazdo jest luźne. Nic nie widać, gdzie to jest mocowana. Tu jest płytka do płytki. Tu
Może faktycznie pod tymi. To będzie nieciekawie. A cicho, cicho, bo one są tu. 1, 5, o dobra. To są takie 4, niebieski, dobra. To ja sobie to tu wszystko popiszę. 3, 2, takie tam sterownicze, czy jak to się nazywa, że cały pęczek przewodów. Tu jest jakiś niebieski. 7, dobra. To jestem w domu. 8. Tutaj było, co tu było, coś widziałem gdzieś, ale dobra, jest. Idę jakiś długopis, kartkę i muszę to poodkręcać, bo to inaczej się nie da. Dobra, to na razie tyle i sobie lampę jakąś tu przyniosę. Do dupy stanąłem, bo mogłem bardziej do światła, ale teraz to już po śliwkach. To na razie. No i jedyna opcja to tutaj wspawane są szpilki 4. Całe to sterowanie wyciągnąłem, mam już na stole. No ale to nieciekawie wygląda, bo od tej strony jeszcze jako tako. Tutaj patrzę, może by go, kurczę, tego można jeszcze podkręcić, bo tutaj patrzę. Jakieś, kurde, są pierdołki takie te, ale co to znaczy? Rampa finale, frenatura, corrente massima, rampa iniziale. No. Piorun wie. Tu patrzę, jakieś, kurcze są, nawet nie wiem jak to się nazywa, bo ja w elektronice to tępy jestem. Siemensa jakieś takie pierdołki, że to tutaj nie ściągałem tego, ale zaraz chcę wam pokazać, jak to, kurde, to trochę waży, jak to tu z tyłu wygląda. Tu są jakieś angielskie takie te cewki, nie wiem co one tutaj puszczają, przełączają. Tu są pod spodem jakieś takie wynalazki, ale teraz tak, to tutaj mamy, będzie tu widać, dobra, tak jakoś do okna trochę, światło mam zapalone, tutaj się smali ten styk, to jest od tego gniazda na bezpiecznik tu, no ale popatrzcie, jak cała reszta tutaj wygląda, wszystkie te ścieżki, wszystko jest strasznie tutaj zapuszczone, zakitowane, zaśniedziałe. Ja mówię, ja nie mam cierpliwości. Od tej strony nie, od tej tutaj nie wiem co to, być może, ale tam z góry już patrzyłem, no nie ma technicznie możliwości i fizycznie, żeby elektrolit tamtędy gdzieś pokapał po kablu, wyleciał. Ale rozmawiałem z kolegą elektronikiem, zaraz wsiądę w samochód, jadę mu to zawieźć, porozbiera, poczyści, coś takiego to jest, kurczę, tutaj, nie wiem co to, kurde, z tym, no ale dobrze, no to jest w domu, to mi ogarnie, bo mówię, tutaj problemem było luźny ten pierdolniczek, a się okazało, że to tutaj wszystko jest takie zarośnięte i to na bogato. Te wszystkie ścieżki, cały tamten spód. Ale to on sobie tutaj porozbiera z dwóch kabli i pęczka taśmy izolacyjnej potrafi zrobić telewizor, to takie coś też, myślę, ogarnie mi. Dobra, jadę, zobaczymy, kiedy to będę miał zrobione. Na razie, cześć. No już byłem u tego kolegi elektronika, zawiozłem mu całe to sterowanie i znowu jestem mądrzejszy, chociaż ja to próbowałem, ale
widzicie. To jest wtyczka normalna. Dobra. Wkręcam tutaj od razu z powrotem. Tutaj sobie popisałem, jak to idzie i jedziemy. Dwa razy brązowy. A tutaj cyk. A próbowałem to, kurde, ruszyć. To nie mogło się ruszyć. I mówię, co jest do... A on to chwycił fachową ręką. Żółto, zielony i jedynka. Kurde, czekajcie, czekajcie, bo ten mi tam zawadza. Żółto, zielony i jedynka. Wy coś tu widzicie? Chyba nic. A dobra. Żółto, zielony i jedynka idzie tu. Popróbuję to tam poczyścić, te luty. Posprawdza wszystkie. Może na jutro to będę miał nawet. Brązowy z ósemką. Aha, czyli tu. Brązowy z ósemką. Tak mi to wyglądało na wtyczkę, bo takie same były te z boku tutaj. Dwie zapięte, no ale mówię, no kurde, ruszyć tego nie mogłem. Dwójka. Tu jest dwójka. Dwójka, dobra. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie, bo dwójka, trójka. Tak pobieżnie obejrzał, to mówi, no nie wesoło to wygląda, ale dobrze, że jeszcze wszystko chodziło, nic się tam nie poupalało. Trójka, brązowy z tulejką dziewiątką, czyli z tym znacznikiem. Dobra, tu chyba drugi film nagram, jak już to będę montować do kupy, o ile się to uda uratować. Bo co? Za długie to będzie. Siódemka. Gdzie tu jest siódemka? A, trzymam siódemkę. No. Niebieski. Czwórka. Tu jest czwórka. Sześć. Co dalej? Pięć i dziesięć. To jest pięć. Aha, tak patrzę na tą kartkę. Przypomniało mi się, tutaj gdzieś w starych papierach znalazłem w szafce jakieś tam archiwalne już faktury. Pokażę wam, taka ciekawostka. Bo już nie pamiętam, z którego to było roku. Ale to jakieś nie tam pewnie odległe czasy. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Dziesiątka, piątka. 6, 4, niebieski, 7,
7, brązowy z tulejką 9, 3, 2, brązowy z 8, żółto-zielony z 1, coś tu kurczę się zatek, dobra, jest 1 i 2 razy brązowy. No to wszystko mamy tutaj. O, niech to tylko znajdę. Znaczy szukać nie muszę, bo to gdzieś tutaj w tych papierach wszystko leży. No. Wiertarkę mam. W 2016 roku kupowałem w maju. Tysiące za tą o, tu mam, czekajcie, czekajcie, to sobie tak tylko tutaj zegnę, to jakieś moje rysunki, ale to ja nawet nie wiem co to tutaj robiłem, takie 2 na 360, no wie coś tutaj. Co to było? Blacha średnia, dobra. Z tego sobie zrobimy. A, ściągnę z głowy. To będzie lepiej widać. Tylko żebym ja tutaj coś widział, a nie powyłączał. Blacha 4, duży arkusz. 1500 na 3000 czarna, 144 kilo, cena netto złoty 95 zł. Duży arkusz 4 kosztował 280 zł netto wtedy. Blacha 4 1000 na 2, czyli mała 2 zł za kilogram, 128 zł. Kurde, te szelki, ta guma znaczy się. Dwójka blacha, średni arkusz, 1250 na 2,5. Złoty 93, ale to kurde ceny. 96 zł za arkusz taki, 50 kilo arkusz. Co tu mamy? Kształtownik zimnogięty. 80 na 40, ścianka trójka, 6 metrów, 78 zł z haczykiem. Kształtownik 60 na 40 na 3, 61 zł. Za, no 6 metrów, bo to patrzę tutaj po tym, po sztuce chyba. 40 na 20, trójka ścianka, 65 zł, 5,47. Pręt okrągły ciągniony, piątka, 3,44. Pręt okrągły ciągniony, no dobra, za to wszystko 900 coś złotych zapłaciłem, to dzisiaj nie wiem. I to było... A nie, no to trochę już było. W 2016 takie ceny mieliśmy. Kilogram blachy kosztował około 2 zł. A teraz? Teraz to już kurczę, ręce opadają. Dobra, muszę to sobie przejrzeć, bo to mówię już kurde, nawet nie pamiętam. To jakieś stare rysunki tutaj. A, tu jeszcze kurde. Jak do koparki wajchy miałem opisane. No, zmadło to duże, nawet mam tutaj kurde. Takie te, co na wiertarce mam, za 350 zł kupiłem kiedyś. I stół z tym zimadłem za 300 zł.
Ten to jest stół tutaj, o, znaczy kółek nie miał, ale ten blat blaszany był. I to w pile na złomie po niego byłem. A i madło z internetu, 3,5 stówki takie maszynowe, jebitne. To mówię, to ciężko podnieść, znaczy samemu to pewnie się nie podniesie. Dobra, tyle, bo to wózek stoi rozklekotany. Mam nadzieję, że to się uda odpalić, tą elektronikę. Tutaj sobie taką rączkę wytoczyłem do tego, do korby, do tego, do tej walcarki. Tylko obetnę końcówkę tutaj, to już na szlifierce oszlifuję. No i ten gwint tutaj M12 to taki nie za ciekawy, bo mówię, narzynka jest szczerbata. O, tu. Tak jak teraz, to co na 12 godzinie. No i krzywo wjechałem, zacząłem poprawiać i poszło. Ale tyle będzie. Dobra, na razie, cześć. Tu jeszcze takie, o, prostowniki porozbierane. W tym, no, on spadł tam parę razy. Wskazówka odpadła, cały ten tutaj lata. Tutaj jest na kablach ten amperomierz. Tutaj się upaliło gdzieś od tego. Tu jest jeden koniec, nie wiem czy to widać. Tu jest drugi, co diodą nie świeci. Tutaj wyjście te 12 V. Elsin, czy jakoś tak. Mam taki 15 amper nówkę, ale się okazało, że on jest tu na styki, bym musiał rzeźbić tutaj otwór inaczej, żeby tego chciałem. O, bo tutaj jest, o, to miało być tu w tym dużym takim. Ten to jest konstrukcja własna, że tak powiem, znaczy nawet nie wiem przez kogo zrobiona. Kiedyś to tutaj był zabudowany taki voltomierz i amperomierz w jednym, i guzik był, że albo voltomierz pokazywał, a jak się wcisnęło, to amperomierz, albo odwrotnie. No i to teraz jest tak, że tu jest voltomierz, tu był ten amperomierz stary, tylko że ten stary, no to ciągle na maksa pokazuje do 20 amper. Mówię, mam taki do 15, ale to tam za mały, ja to czasem na nim 60 odpalałem. Ale to wtedy na 24 go przełączałem, bo on jest 6, 12, 24 i 8 zakresów jeszcze ma. Zamówiłem sobie 30 amper taki. Tak on w środku wygląda. Tam w środku to nie wiem też co tam z czym. Tam patrzę, jakaś podkładka teraz, kurczę, przedtem nie wypatrzyłem. Muszę patrzeć, czy to się odkręciło od czegoś, czy nie. Transformator, diody. I mówię, czasem czytam koparka, czy tu są od tego, te dwa od amperomierza. Ale mówię, no to szło normalnie na tym. Było można odpalać na 24, się go przyłączało. Aha, tu się posypały. Tak to od tej strony wygląda. 6, 12, 24. Tutaj jest wyłącz, załącz. No i tu jest 8 zakresów. Tak sobie popisałem, jak to prądy tutaj, nasze prądy, napięcie jakie było, ale nie wiem czy to dobrze, bo to kiedyś taki starodawny miernik jeszcze miałem. Aha, podkładki mi się posypały. Czekam, przyjdą te amperomierze. Porobię te prostowniki. Ten tutaj, kurczę, też muszę przedmuchać, bo to, mówię, to u mnie to lekkiego życia nie ma. Ale tak swajczone to nie jest. Może ten przewód sobie zmienię na jakiś dłuższy, bo to strasznie krótki zasilający ten tutaj jest. No i taki tam pierdolniczek. Trochę to wyczyszczę, odmucham i będzie działać. Dobra, cześć, na razie.